Cześć moi kochani, witam was bardzo serdecznie, ja nazywam się Brod, a tu mamy Anakina Skywalkera i separatystów, moi drodzy. Jeszcze nie wzięli sobie nauki do serca. Ważnym miejscem Zionosis jest. Bez walki tej planety nie oddadzą. No dobrze. To polecimy i będziemy walczyć, moi drodzy. Mistrzowie Sekura i Bloku ściągną na siebie większość droidów bojowych. Jesteś gotowa, Ahsoka? Nie zostanie tyle, mistrzu. Musimy unieszkodliwić tę fabrykę droidów. Nie możemy dopuścić, żeby generał Grievous dalej wzmacniał swoją armię. Skupić się musicie. O coś więcej niż tylko inwazję tu chodzi. Wow, no to zaczynamy, moi drodzy, zaraz. Twoja figurka postaci Disney Infinity na miejscu gracza musi wchodzić ze świata, w którym obecnie jesteś. Umieść odpowiednią figurkę postaci Disney na czynniku lub przejdź na plac zabaw. Ojejku, to umieścimy sobie, słuchajcie, jaką słuchajcie, figurką zagramy. Moi drodzy, mam troszkę tych figurek. Mam troszkę figurek, może sprawdzimy sobie tą figurkę, co wy na to? Tego Boba, Boba Fetta, zobaczymy jaka to sztacheta. Moi drodzy. Ostrożność. Nasze siły napotkały zmasowany opór droidów bojowych chroniących tę fabrykę. Musimy się do niej dostać. Wow, to dostaniemy się na pewno. Postać też niedostępna. No to szkoda, moi drodzy. To zagramy sobie może tutaj. O, proszę, oto nasza nowa postać. Anakin, gratulacje, udało ci się przejąć własność. Dobrze, słuchajcie, musimy tutaj walczyć. Okej, mamy jakieś punkty doświadczenia. Dobra robota, ale to dopiero początek. Przed nami kolejni wrogowie. Okej, jak widzicie, możemy teraz niszczyć te skały. Dobra, moi drodzy, ja bym chciał wam jeszcze pokazać pracę od Bartka, fanart od Bartka. Dziękuję ci bardzo serdecznie, mój drogi. I jeżeli chcecie wysyłać też wasze fanarty, jeżeli chcecie, żeby się one pokazywały na filmach, no to zaproście mnie do znajomych na Facebooku Patryk Brokids i na prywatną wiadomość, albo na mój fanpage Brokids TV. Też mnie dodajcie, zalajkujcie mój fanpage i na prywatną wiadomość wysyłajcie mi, moi drodzy, te prace. Jak widzicie, u góry są też komentarze wasze z poprzedniego filmu, więc tutaj taki ukłon w waszą stronę. Mam nadzieję, że wam się to spodoba. No i będę komentował po części z wcześniejszych odcinków. Bartek Dul. Widzę, że szybko, nim się przegrupują. Bartek, widzę, że bardzo czekał na ode mnie, na moi kochani, na tą właśnie grę. Cieszę się bardzo, że czekaliście. O, tu jest jakaś szkatułka. Okej, okay, dostajemy te gwiazdki, czyli te punkty, które wydamy potem. Dobra, okej, okay, tu są jakieś złote. Zbieraj zielone iskierki. Ojku, nie przeczytałem. Dobra. Okej. Okay. Wspinać się po słupach, no dobra. Bo tutaj nic chyba nie ma takiego, słuchajcie. O, proszę. Spiąłem się na głowę. Ojeju! Wow, co to było? Teraz szybko, nim się przegrupują. Ale spokojnie, nie pośpieszaj mnie. W jaki sposób chcesz się przegrupują się? Użyj R, aby ustawić kamerę. Dobra, pokonaliśmy go. To teraz tak, muszę obrócić kamerę, tu jeszcze te właśnie expy. No tylko tak, tu jest blokowanie. Mogę się jeszcze przestawić, dobra. Generał Skywalker? Żaden droid bojowy nie może pozostać sprawny! Ej, utrzymać porządek! Twoja przegrana, dobra. Teraz pośpiesz się, dopóki mamy przewagę.
Mamy przewagę, nie. Na pewno będzie dobrze. Zbierajmy sobie te punkty, które możemy potem, jak pamiętacie, wydać na jakieś zabawki dodatkowe, kostiumy i tak dalej. Dlatego ja wolę to zbierać sobie, niszczyć każdy przedmiot. No pozbieramy, im więcej tego będzie, tym lepiej dla nas. Prawda? Tutaj są jeszcze. Ja chciałbym na 100% przejść, jak najwięcej, żeby tego było, także mam nadzieję, że wam się uda. Kolejny komentarz, ciekawe od kogo tym razem. Marcin, Brod, te niebieskie kuleczki, które wpadają z pudełka, to doświadczenie. No właśnie, to nie tyle doświadczenie, co... Jezu, bym spadł tam na ziemię. Łohoho. Nie tyle doświadczenie, co takie punkciki, za które będziemy mogli kupić sobie różne bronie. Czekajcie, bo... Okej, skoczyłbyś tutaj. Dobra, jesteśmy. Brama przed nami jest w rękach droidów bojowych generała Grievousa. Zajmij się nimi. Jasne, że się nimi zajmę. Jasne, że jest moc moim sprzymierzeńcem. Zaraz opuszczę, słuchajcie, tylko dostaniemy tutaj nasze punkciki, które, prawda, zbieramy. Już mamy ich 800, to jest jakaś kapsułka, zielone. Dobra, zielone to jest życie zapewne. Dobra. Okej, przytrzymaj. Proszę, o! Grievous posłał do walki droidy komandosów. Zajmij się nimi. O, proszę, no to mamy tutaj komandosów. Jest wynik, kiedy sprawą zajmie się Jedi. Skywalker znów zwycięża. No właśnie, znowu zwyciężyliśmy. Kolejny komentarzyk. Kacper. Teksty bohaterów prawie nie słychać. Myślę, że teraz już jest lepiej. Dajcie mi znać, czy rzeczywiście tak jest. Co, te rzeczy się regenerują? Dopiero co je zniszczyłem, słuchajcie. Regenerują się po jakimś czasie. Ciekawe. Bardzo ciekawe. Troszkę dziwne, bo to można nafarmić tyle rzeczy, że to ja nie wiem. Dobra, lecimy dalej w takim razie. Dajcie znać, czy już dźwięki są dobrze ustawione. Dobra, możemy iść w tę stronę, albo... Ohoho. Dobra, ja wolę tutaj podejść, bo tam widzicie jest taka psułka. Mamy też mapę, która nam jest, będzie bardzo pomocna. Okej. Co dostaliśmy? Zbieraj niebieskie z iskierki, by kupować nowe zabawki. No widzicie, właśnie dlatego są nam potrzebne iskierki. To nie są punkty doświadczenia. No dobra, lecimy w takim razie dalej. Moi kochani. No i zobaczymy, co tutaj się będzie działo. Draken, super odcinek. Nagrasz całą serię z tej gry? Oczywiście, że tak. I rób dłuższe odcinki. No postaram się dłuższe... Chociaż wiecie, ja mam problem z tym uploadem. Wow, 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 co tu się dzieje? Dzięki za XP-k. Musimy znaleźć wejście na teren fabryki i pomóc żołnierzom klonom walczącym na arenie. Każdy walczy za siebie! To nie fair! Ła, to zabolało. To było mistrzowskie, moi drodzy. Jestem gotowy na wszystko. O, dostaliśmy doświadczenie, moi kochani. Że
Możemy kupić ulepszenia. Zaraz to zrobimy. Nic nie ma ciekawego z tych urządzeń, z tego co widzę. No, tu jest kapsułka jakaś, tu jest kolejny ten. Okej, tu są te... dopóki te drzwi zagradzają ci drogę. Ja wiem. To jest życie dla nas. Okej. Dobra, poniszczyliśmy wszystko. Dodajmy sobie tutaj. Mów mi, Oskar, Brod, grasz w, na PC czy na konsoli? Na konsoli. Drzewko umiejętności. To twoje drzewko umiejętności. Wraz z rozwojem postaci będziesz otrzymywać punkty ulepszeń, które możesz tu przeznaczyć na wzmocnienie i ulepszenie postaci. Po zakupie staną się dostępne sąsiednie ulepszenia. Dobra, a jak tu przesunąć kolejne te? Słuchajcie. Dobra, tu są informacje. Potężne Jedi przez niektórych uważane za przepowiadanego wybrańca. Ruch... Aha, wielokrotnie naciskaj podczas szarży mocą, aby zaspać radem ciosów. Umiejętności walce wręcz. Zwiększa obrażenia przed atakiem świetnym mieczem. Zdolność mocy. Myślę, że... Zmienimy sobie to. Jak najbardziej. Czy mogę coś dokupić? Co tu jest? Zwiększa tempo regeneracji. Naciśnij po raz drugi z opóźnieniem, aby zainicjować potężnej serii ciosów. A tutaj co jest? Jaka umiejętność? No dobra, chociaż tyle mamy. Czy coś jeszcze mogę... Mamy nową umiejętność zakupioną, moi drodzy. Bym chciał jeszcze options tutaj wrzucić. Kiosk walki, wytyczne, przedmioty. Dobra, ty... Musisz przejść naprzód. Ja wiem, że musimy przejść naprzód. Lecimy, moi drodzy, na arenę. Kiedy Bloom's TD Battle, Kefa? Wiesz co, myślę, że jutro. Jeśli nasza misja ma się powieść, trzeba pokonać te droidy bojowe. Pomóż klonom w walce. Czekajcie, bo tu są kapsułki. A to z życia. I GG, i tyle by było, jeżeli chodzi o naszych przeciwników. Coś tu wyjdzie? A te roboty bojowe. Kolejne maszyny separatystów na złom. O, coś mi się... Jestem. Ruszajmy. Dobra, bo kamera mi się coś popsuła. Dobra, lecimy, walczymy. O! Pięknie. I tyle. Biegle walczysz. No dzięki. Dzięki, ja wiem. Co tu, znowu ktoś tu wyjdzie? Znowu ktoś do golenia? O, więcej robotów. Więcej androidów. I chyba tyle na ten temat. Każda walka przybliża nas do celu. Możemy kupić kolejne ulepszenia. Nie ma za co. Teraz dostępne arena na Genosis, słuchajcie. Mój statek wylądował przy wejściu do fabryki. Spotkamy się tam i ruszymy dalej. No dobrze, tylko że... Orientację. Holomapa wyświetla pobliskie otoczenie, misje, zagrożenia i inne przydatne dane. Strzałki wskazują kierunek, który należy obrać, aby dotrzeć do danego miejsca. Dobrze wiedzieć.
Możemy sobie wziąć życie. Ale też mamy drugi poziom, moi drodzy. Drzewko umiejętności. Gdzie to jest? Drzewko umiejętności. Mamy drugi poziom. Więc ja bym sobie to życie tak odblokował jak najbardziej. Więcej HP się nam przyda. Dobra, czy coś tu jeszcze mamy wziąć? Stąd przyszły te roboty. Możemy tu poniszczyć te elementy, słuchajcie, no i jest bardzo dobrze. Mamy dużo zebranych przedmiotów. Fajnie ta arena naprawdę wygląda. Bardzo ładnie. No i co, moi drodzy? Bardzo, bardzo elegancko nam to idzie. Victor Broad, to nie jest Luke, tylko Anakin. No ja wiem, zawsze mi się to myli. Dzięki za apeczkę. Artur, pozdrawiam cię. Rozik, pierwszy raz... Brodku, proszę nagraj Minecraft. No zobaczymy. Zobaczymy, czy będzie. Igor, super odcinek. No słuchajcie, też mi się podoba. Oj, przepraszam, musiałem sobie kaszlnąć. No i to po prostu zniszczymy. I tyle. Troszkę tych gwiazdek będzie. Artur, pozdrawiam cię, mega, ciebie również, i Des, ciebie też, Chrisu również. Moi drodzy, dzięki wam za uwagę, zapraszam was na kolejne odcinki, a tymczasem do zobaczenia, trzymajcie się, pa pa, cześć moi drodzy.